body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. To chyba, Boże, 29 odcinek. Szukałem sobie jakiejś fajnej traski do zrobienia i wyszło mi, słuchajcie, że pojedziemy do Tempere, bo to jest chyba najdalej, chociaż nie. Bergen jest dalej wysunięty, jeden z najdalej wysuniętych na północ punktów w grze. No, wychodzi na to, że drugi w kolejności. A w Finlandii nie byłem dawno. A może to być fajna przygoda, bo w sumie tych dwóch miast, czyli Helsinek oraz Tempere, jeszcze nie odkryłem, więc nowa trasa, nowe wyzwania, a także nowe przyjemności. Zysk nie jest tutaj ważny, bo robię tą trasę tak troszkę już dla przyjemności. Nie jest to najbardziej opłacalna misja, jaka teraz była dostępna, czwarta czy piąta. Tylko od góry i niezbyt chyba też długa, ale w sumie fajna. Z tego co pamiętam, to też Finlandia ma bardzo spoko infrastrukturę i miło będzie po niej jeździć. Wybrane cel podróży. Czyli to chyba nawet stąd jest ta traska. Mleko sojowe, słuchajcie, no. Grubo jest. Mleko sojowe. Słuchajcie, mleka sojowego jeszcze nie woziłem. Chyba. Jak powszechnie wiadomo, Skandynawowie są raczej zdrowi, a więc takie zdrowe rzeczy jak mleko sojowe mogą lubić. Skręć w lewo. Teraz śmigamy, słuchajcie, na prom. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Tak, myślę, słuchajcie, o jednym. Czy by przypadkiem nie przemalować sobie tej ciężarówki? Przy okazji oczywiście tego, że będę ją musiał naprawić. Jedź prosto. No, im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem pewny, że ją przemaluję. Zaraz zobaczymy. Samochód, słuchajcie, omyty, zostało mi tylko jeszcze odkurzanie i mycie podłogi. Już jest bliżej niż dalej. Myślę, że tak za jeszcze z pół godzinki i jeszcze pół godzinki, myślę, sprzątania do 40 minut i będzie koniec. Trzymaj się lewej strony. Rządzia do mnie pisze. Jedź prosto.
trochę pooszczędzamy paliwko. Nie ma co się rozpędzać, tak trzeba zaraz zahamować. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. A nie na rondzie prosto. Zjedź z ronda. No naprawdę. Jakże czuję się zażenowany tym wypadkiem. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Dobrze, agencja pracy, jakiś pozytyw zawsze. A tutaj w terenie zaraz powinna być przeprawa. Promowa. Do Finlandii. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Jedź panie tym Volvo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. No kurczę, trzeba naprawić ten silnik już. Trudno. Całą pewną diagnostykę. Mogę przecież to zobaczyć sam. Podejrzewam, że zdychę będzie kosztowała ta naprawa silnika, nie? No właśnie. Czyli to zrobię teraz, to wydam. No ale trudno. Trudno co zrobić. Ważne, że odkrywamy sobie nową traskę. To jest zawsze pozytyw. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Znowu to samo, znowu czerwone. Ja to mam szczęście. Chyba mnie nie lubią w tej Estonii. Skręć w lewo. Tyle kierunkowskazów. Stefcia powinna być dumna. Co za agent kierunkowskaz? Skręć w prawo.
Nieźle, nieźle. Jak tu jechać teraz? To jest jakaś tragedia. Się zgubiłem już 3 razy, wiecie o tym? Szukanie nowej trasy. Tam chyba, nie? Obliczanie nowej trasy. No to ładne mleko sojowe, niech was dundek świśnie. Hejże do Helsinek. Tylko niech się odwiesi myszka, bo mi się zawiesiła. Ale tak mieliśmy... Czekajcie, zobaczcie, mi żonka napisała. Przeczytałem. Tutaj widzę, będzie gorzowo tak jechać. Specjalnie chciałem zrobić sweet focie, bo ładnie to może wyglądać. To muszę, że tak powiem, się tutaj przemieścić naprzód. O, WC, idealnie. O tym marzy każdy youtuber. Zdjęcie z napisem WC. Będzie chyba ok. No to zdjęcie mi się udało. Jestem jednak świetnym paparazzo. Ale gorszym kierowcą. Jeszcze zostało mi 270 km. Śmigamy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w prawo. Co to za droga, panie? Tu tramwaje w środku jeszcze jeżdżą, nieźle. Trochę jak na Pradze w Warszawie. Albo na Woli też autobusy rozdzielają jezdnie. Znaczy tramwaje, co ja godą. Jedź prosto. Ale tyle kierunkowskazów, naprawdę stawcia powinna być dumna. Skręć w lewo. Zgłaszam wniosek o dumę Stefci. Chciał mnie oszukać ten tramwaj. I patrzcie, znowu kierunkowskaz. Ja to jednak jestem prograczem. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Tak jak patrzę,
Te Helsinki takie nawet ładne. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Chwilę na łyczkę coli i jedziemy. Teraz się mam nadzieję rozpędzimy i ten i ta trasa nam minie raz, dwa, trzy. Bo te promy, nie promy, to wiecie, zajmuje sporo czasu. I wyjazdy z miast przede wszystkim. Tu mamy na szczęście dwupasmówkę, idealnie, więc będzie można odpalić prędkość przelotową 135 na godzinę. Trzymaj się lewej strony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, dawaj, dawaj, ciężaróweczko, moja Skania kochana. Poproszę 135. A następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dobra, 103 powinno być ok. Bo nie chcę. To jest za szybko wjeżdżać, żeby się na zachęcie nie wywalić, ale tak, stówka. Ok. No, awaria silnika mi nie pomaga, słuchajcie. Muszę powiedzieć. Ciężko się wtedy rozpędza. To tu policja? Nie, czyli jakiś fotoradar był, go przegapiłem. Albo pomiar na odcinku, też tak może być. Trudno, jedziemy. Liczę, że moi pracownicy coś zrobią. Bo obydwoje jadą. Trzymaj się lewej strony. Patrzcie, no wygląda na to, że mi się nie uda go spędzić, bo znowu mamy zakręt, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Master cię, proszę. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Ups. To wina prędkości. Trzymaj się. Wina Stefci. Bo się skupiłem na kierunkowskazie zamiast na jeździe. To wszystko wina Stefci. Powiem wam, że chciałbym już przestać naciskać to W, ewentualnie strzałkę, zależy którą prowadzę. Chciałbym już wejść na wyższy poziom prędkości. Ale było lekko pod górkę i moja ciężarówka nie chciała się rozpędzać. A, to też może być kwestia wagi, bo to jednak 23 tony waży.
Niedobrze, myślałem, że będziemy mogli szybciej jechać. A tutaj taki psikus. To jest lekko z górki. Ale to rozpędzanie się idzie ciężko. Nie wiem, czy się uda dojść do 130. Dobra, jest, niech on jedzie tyle. To i tak jest ciężki kawał chleba widać, z takim obciążeniem tak się rozpędzić. To nie jest sprzęt medyczny o masie 5 ton, nie? Mamy grubo ponad 20 ton ładunku. Zostało 70 km. No z tą prędkością to będzie pikuś. Co ty robisz tym, tą Alfa Romeo? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Kredyt mi zszedł, jaki smutek. To już ta godzina. Jednak przeprawa musiała zająć swoje, nie? Czyli skończę tą trasę z dychą mniej więcej, no trudno. Bo jeszcze naprawa ciężarówki mnie czeka. Nie ma lekko. Naprawdę Iwon 257 euro. Nie wierzę. To chyba ja więcej zarabiam. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. I powstaje pytanie, czy w Tempery jest jakiś serwis. Bo by się przydał. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Śmieszny ambulans, żółty. Przygotuj się do skrętu w lewo. Proszę bardzo, Stefcia. Żebyś potem nie mówiła. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo.
Kręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Koniec i chyba nam wskoczy kolejny level. Pozytyw, pozytyw. Co tutaj dać? Zostawę na czas. Piąta ranga nam daje... A dobra, dobijmy to do końca. Potem będziemy kombinować. Mamy 28 tysięcy. No ale musimy się naprawić. Czy uda mi się naprawić w tym odcinku? Czy w Tempery jest serwis? Słuchajcie. Tu jest serwis. To pojedźmy tam, słuchajcie. Pojedźmy do serwisu. Jeszcze. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Pojedziemy do serwisu, zrobimy dwie rzeczy, naprawimy ciężarówkę i dajemy sobie jakieś malowanie, żeby ten mój pojazd wyglądał fajniej na miniaturkach. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Tylko te malowania trochę kosztują. Ja też nie chcę za bardzo szaleć. No zobaczymy, może coś fajnego za takie przyzwoite pieniążki kupimy. No ten kolor bazowy mi się już strasznie przejadł. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręt w lewo. Dobra. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. W tych oto pięknych okolicznościach przyrody możemy iść do serwisu, wydać 10 tysięcy, a następnie wejść w konfigurator ciężarówki i popatrzeć, co możemy zrobić z kolorkami. Wrażenie działają. Tak, kolory moje wybrane kosztuje więcej. Mamy jakieś malowania austriackie. Bułgarian, Polish. No nie, no te flagi są takie słabe, to nic nie daje. Jakieś takie metaliki. 10 tysięcy to kosztuje strasznie dużo. No te takie malowania to w ogóle kosztują 20 tysięcy. Ja nie mówię, że są złe, a są nawet bardzo ładne. Ale 20 koła, albo taki, Istanbul ekstra jest, zobaczcie. Ale mnie nie stać na niego. Austriackie, londyńskie też jest ekstra ładne. Magic Pattern. O, ten jaki ładny. To rumuński, to jakieś maski z Rumunii, ale to świetnie wygląda. Ale mnie do niego nie stać. Patrzcie, jaki ten ładny. Dracula rumuński też jest genialny. Zobaczcie.
Ale skąd mam wziąć 20 000 na malowanie? Co jeszcze droższe? O Boże, no nie, nie przemalujemy tego, no. Za dużo to kosztuje. 20 000 euro na malowanie. Na tym etapie rozgrywki. Przemalować na inny kolor metaliczny to nic nie zmieni. Takie 4,5 tysiąca to się chyba nie opłaca. Mógłbym sobie jakiś własny zrobić, tak? Kolor jakiś taki, ale nie, no to bez sensu. Słuchajcie, to nie robimy malowania. Chciałem, ale uznałem, że mnie nie stać na takie przyjemności teraz. Nie stać mnie, po prostu po ludzku mnie nie stać. Najpierw chcę spłacić troszkę kredytu. Ważne, że troszkę się naprawiliśmy i możemy być pewni, że w kolejnej trasie, na kolejnej misji nam silnik się nie wyłączy. Kochani, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję do zobaczenia już jutro. Pa, pa.